Dzień dobry Państwu. Witam w magazynie Wywiad Gospodarczy, w magazynie ekonomicznym, który, o którym zawsze mówimy, że to magazyn dotyczący naszych najważniejszych pieniędzy, pieniędzy naszych właśnie. I o pieniądzach dzisiaj porozmawiam. Moim i Państwa gościem jest Pan Prezes Zbigniew Jagiełło, Prezes PKO Banku Polskiego. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Zacznę od y, optymistycznym, zresztą mam wrażenie, że dzisiejsza rozmowa y, no, będzie optymistyczna, bo jest, jest się z czego cieszyć i jest się czym chwalić. O tym chciałbym dziś chwilę porozmawiać. Ekonomiści z Centrum Analiz PKO BP podnieśli prognozę wzrostu gospodarczego w Polsce z 3,2% do 3,9% na koniec 2017. Prognozują, że w 2018 roku wzrost ma być wyższy i sięgnąć 4,1%, czyli nominalnie to nawet 6%. Bardzo dobry wynik, bardzo optymistyczne prognozy. Jest się z czego cieszyć. Rzeczywiście możemy być takimi optymistami. Polska gospodarka jest w tej chwili w dobrym cyklu i to nawet nie chodzi o ten ostatni kwartał, kilka najbliższych kwartałów, które opisujemy w naszych prognozach ekonomicznych. Prognoza 2018 również dobra. Wydaje mi się, że kilka najbliższych lat to jest dobra, dobry czas dla polskiej gospodarki. Jak zawsze trzeba uważać na ryzyka, które, które Y, można powiedzieć, czają się za rogiem. Ja troszeczkę słuchając, gdy Pan mówił o tym optymizmie, to myślałem sobie, że mam taką przekorną naturę, że zawsze, jak jest dużo optymizmu, to troszeczkę trzeba zasiać odrobinę pesymizmu i odwrotnie, jak jest pesymizm, to trzeba lać dużo optymizmu. No tak, ale y, równocześnie y, mówimy o tym, że y, analitycy. Poprawiają swoje prognozy, że tak naprawdę wyniki polskiej gospodarki yy, no, są lepsze od tych, które, które były przewidywane. 4% wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale tego roku, wysoka konsumpcja napędzana wzrostem płac i spadkiem bezrobocia. No i najważniejsze, yy, efekt 500 yy, Wyrażenie, które właśnie weszło już do, do no, codziennego użytku w analizach dotyczących polskiej gospodarki. Ma Pan wrażenie, że ten. Efekt 500 plus to rzeczywiście jest ten, ten, ta główna przyczyna yy, i wzrostu, ale też właśnie dobrych wyników w gospodarce. Czy jest coś jeszcze? W gospodarce zawsze są takie dwie grupy czynników, które są ważne. Jedne, twarde dane pochodzące z gospodarki, no i tutaj w tej chwili po roku funkcjonowania programu 500, plus, yy, no to są już twarde dane z gospodarki, pokazujące, yy, czy to yy, przekładanie się yy, tego programu na oszczędności. Czy to przekładanie się tego programu na wzrost konsumpcji, czy to przekładanie się tego programu na wzrost e, poczucia bezpieczeństwa rodzin, prawda? Jest tych wiele czynników takich twardych, a drugi, wydaje mi się nawet ważniejszy zawsze, to jest czynnik psychologiczny, czyli poczucia ludzi, e, czy najbliższa przyszłość i moja obecna teraźniejszość jest do, przeze mnie pozytywnie postrzegana. I widać wyraźnie, że jeżeli chodzi o te Współczynniki optymizmu, takie miękkie, e, różnego rodzaju badania, one są jedne z najlepszych w polskiej historii, prawda? Ja uważam, że one są nawet dużo ważniejsze od tych twardych, dobrych danych, prawda? Bo one sieją w ludziach e, optymizm, a optymizm pomaga nam planować e, e, prze, przyszłość naszą nie tylko z dnia na dzień, ale w perspektywie kilku najbliższych lat. I to jest, wydaje mi się, taki dobry. Amalgamat dwóch rzeczy. Dobre, dobre, twarde dane gospodarcze, dobre postrzeganie mojego otoczenia społecznego przez ludzi. No i tak jak mówię, jest tak, że, że kilka najbliższych lat to jest dobry czas dla polskiej gospodarki i polskich rodzin. Nie ma pan wrażenia, że trochę nie spodziewaliśmy się, albo jeszcze inaczej. Wielu analityków nie spodziewało się takiego właśnie efektu, no jednak wpompowania potężnej ilości pieniądza w rynek w postaci yy, programu Rodzina 500. Co więcej, przez, przez długi czas słyszeliśmy komentarze, że to jest bardzo niebezpieczne, że spowoduje e, jakby uciekanie pracowników, z, czy porzucanie miejsc pracy, no bo pieniądze przychodzą. E, potem narzekanie, że ludzie zamiast inwestować te pieniądze w dzieci, no bo na, na to one są przeznaczone, kupują lodówki, pralki. Natomiast no, dzisiaj możemy powiedzieć, Wszystkie te no, czarne scenariusze czy, czy, czy pochukiwania, że ten program przyniesie złe efekty, no nie sprawdziły się. Bo... Ka każde duże takie wydarzenie, zmiana rodzi obawy, że może wpłynąć negatywnie na pewnego rodzaju status quo, prawda? bo to jest tak, że psychologicznie człowiek to co ma, już się z tego cieszy i boi się, że może mu zostać to zabrane, prawda? I taka zmiana no może być postrzegana, że oczywiście jest tak, że może to spowodować dobre rzeczy, a może też złe, prawda? I tutaj widzimy, że. że te e, takie psychologiczne obawy dotyczące wprowadzenia programu 500 Plus się nie sprawdziły. Prawda? E, jednocześnie no nie tylko z tego, że program 500 Plus, bo wydaje mi się, że tych czynników pozytywnych dla polskiej gospodarki jest dużo więcej, trafiliśmy na dobry taki, można powiedzieć, e, Tor, używając języka wodnego, który nas ciągnie do przodu i trzeba go wykorzystać dla czegoś, wydaje mi się, jeszcze ważniejszego, czyli modernizacji polskiej gospodarki i poprawy jakości wynagrodzenia. Do polskiego społeczeństwa, prawda, bo, bo wyczerpał się, wydaje mi się, nie tylko tak e, merytorycznie, ale też psychologicznie model wzrostu Polski, który był przez ostatnie 20 lat, prawda. I teraz e, to, co jest zaprezentowane w programie Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, znanym Planem Morawieckiego, to jest to nowe wyzwanie, takie, które może mieć dobre osadzenie, i mamy dobrą gospodarkę, i dobre postrzeganie e, e, optymistyczne ludzi, i, i jak my wejdziemy z tym programem w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat dobrze się osadzimy, to następne 20 lat będzie dobre albo bardzo dobre dla polskiej gospodarki. I plan do 2030 roku to oczekuje. Tak, tylko ja, ja chciałem właśnie o tym programie powiedzieć, bo, bo wydaje mi się, że często słyszę takie dyskusje, które nie smaczą mnie w tym sensie, że oczekuje się, że tego typu program zadziała w ciągu jednego dnia. No. Najdłużej w ciągu tygodnia, prawda? To jest tak, że, że tak jak pan sam redaktor zauważył, mówimy tutaj o długim terminie. Kilkunastu latach, które mogą dopiero zrewolucjonizować polską gospodarkę, tak samo jak ten nasz obecny stan, który mamy, no nie jest powiedzmy wynikiem jednego czy dwóch lat, to jest proces, w którym żeśmy uczestniczyli. Teraz następny etap strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, to jest znowu proces, który potrwa kilka, kilkanaście lat, no i jego owoce będą z roku na rok bardziej widoczne. Dobre wyniki w polskiej gospodarce, ale też bardzo dobre wyniki w banku PKO BP. W pierwszym kwartale 2017 skonsolidowany zysk netto wyniósł 525 milionów złotych. Wartość aktywów sięgnęła 288,5 miliarda złotych. W całym 2016 grupa PKO BP Wypracowała, no, można powiedzieć, najlepszy zysk, yy, najlepszy wynik w sektorze finansowym yy, sięgający niemal 3 miliardy złotych zysk netto PKO-PKOBP stanowi ponad 20% zysków całego sektora. Rozumiem, że miało to też wpływ na decyzję Rady Nadzorczej, bo yy, Pan Prezes został wybrany na kolejną kadencję. Sprawuje Pan swoją fun funkcję od 2009 roku. Przy okazji składam gratulacje. No i yy, pytanie. Yy, czy tak optymistyczne e, e, wyniki banku przekładają się też na optymistyczne zyski klientów tego banku? Jest tak, że, że oczywiście tutaj patrzymy na takie zewnętrzne figury mówiące o dynamice banku. One są dobre, natomiast pod spodem jest e, e, 9 milionów klientów indywidualnych, kilkaset tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw, kilkanaście tysięcy. Dużych i średnich polskich firm, i to jest jakby najważniejsza rzecz, że ten wynik nie pochodzi z jakiejś jednorazowej łańskiej szarży, tylko to jest konsekwentna praca i relacje z klientami. Tych klientów z kwartał na kwartał mamy więcej, to znaczy, że wybierają naszą ofertę. Jednocześnie każdy z tych klientów najczęściej, częściej z nami bankuje, czyli zawiera więcej transakcji, wykorzystuje nasze nowoczesne rozwiązania technologiczne, bo tak gdy mówiliśmy chwilę o strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, to PKO Bank Polski już ją realizuje w tym sensie, że jest jednym z najnowocześniejszych polskich banków, jeżeli chodzi o rozwój technologii. Obsługując. Równocześnie bardzo młode osoby, które jak wiemy są zanurzone w technologiach, smartfonach, mobilnych aplikacjach, po seniorów, którzy w tradycyjny sposób przychodzą odwiedzić placówkę banku od miejscowości Strzelin, w której się urodziłem, prawda, po Warszawę, w której obecnie mieszkam. Także jest to taki... Duża praca ciągła z, z tymi naszymi klientami. I to też jest tak jak że wcześniej rozmawialiśmy o gospodarce, tych wyników nie byłoby gdyby nie dobry stan polskiej gospodarki, gdyby nie rosnąca zamożność polskiego społeczeństwa. Rosnąca zamożność, ale przed nami bardzo duże wyzwanie, y, oszczędności i inwestowanie y, Polaków. Jutro 21 czerwca y, gala gazety bankowej, na której nagradzać będziemy najlepsze banki, najlepszych menedżerów bankowych, ale jednym z tematów, który podczas tej uroczystości będziemy poruszać i na pewno będziemy na ten temat mówić, to właśnie sposób na to, jak zachęcić Polaków do oszczędzania i do Inwestowania, do, do poszukiwania długoterminowych sposobów na to, żeby zadbać e, o swoją przyszłość. Na zakończenie w dwóch, trzech zdaniach. E, to po pierwsze, żeby Polacy prezes... więcej zarabiali, prawda? No Jak więcej zarabiamy, to zaspokajamy swoje potrzeby życiowe, prawda? I następnie mamy pewnego rodzaju oszczędności. Jeżeli nie będziemy więcej zarabiali, to tych oszczędności więcej nie będzie. To jest taka pierwsza rzecz, która jest jakby, z, wynika z tego rozważania. A druga rzecz, Uwaga do nas wszystkich, nie można tego zrobić, tego oszczędzania raz w tygodniu, raz na miesiąc. To jest systematyczna praca przez wiele miesięcy, prawda? Że z naszej pensji, która rośnie, prawda, możemy odłożyć 100-200 zł i w ciągu. Kilkunastu lat, uzbierać sumę, która jest reinwestowana i oszczędzana dalej. Mamy wszyscy poczucie, że uczestniczymy rzeczywiście w takiej dużej zmianie w, w gospodarce, w, w polskiej gospodarce, ale też w ekonomii, choćby w podejściu państwa do, do gospodarki narodowej, do przedsiębiorstw, skarbu państwa. To wszystko się na naszych oczach zmienia, ale równocześnie słyszę, że no, brakuje nam takiej podstawowej wiedzy, co sprawia, że zrobimy jeszcze te, ten jeden, dwa, trzy kolejne kroki do przodu. Wrócę na zakończenie do Centrum Analiz PKO BP, które wskazuje takie trzy motory wzrostu, które będą napędzać gospodarkę w najbliższym czasie, to jest popyt zewnętrzny, inwestycje i konsumpcja. Konsumpcja rośnie, to jest między innymi ten efekt 500+, plus. Inwestycje to jest to, o co powinniśmy zabiegać. Stopy procentowe no, nie sprzyjają w tej chwili budowaniu y, oszczędności. Dwa to, o czym Pan... Ale sprzyjają profesor, inwestycji. Są niskie, stopy, stopy, niskie stopy procentowe, no, sprzyjają inwestycji, bo pieniądz jest tani, prawda? Czego mi brakuje, to tutaj większego oparcia różnego rodzaju urzędów y, i administracji na rozstrzyganie przetargów infrastrukturalnych, prawda? My potrzebujemy więcej inwestycji od kolejowych drogowych, żeby po pierwsze wykorzystać te środki unijne, które nie będą wieczne, prawda, po drugie dopóki pieniądz jest tani, to możemy go więcej zainwestować, bo przyjdą wyższe stopy procentowe, pieniądz będzie droższy, prawda, czyli wykorzystajmy te najbliższe kilka lat, o których mówimy, na to, żeby zwiększyć stopę inwestycji, zwiększyć stopę oszczędności, wzrosną nasze, wynagrodzenia, a dwa, bo trzeci ten czynnik, o których Pan poruszył, czyli powiedzmy popyt zewnętrzny, czyli eksport, prawda, to też jest jakby ważna rzecz, że po Polskie firmy wychodzą już za granicę. I my, jako PKO Bank Polski, jak również po, poński, pa, po, pa, Państwo Polskie poprzez e, e, Polską Agencję Inwestycji i Handlu i inne agendy, wspiera polskich przedsiębiorców za granicą. No i ten e, taki, można powiedzieć, te trzy motory, gdy razem wejdą na wysokie obroty, no dadzą, mam nadzieję, w roku 2019 wzrost gospodarczy powyżej 5%. Czyli jednak optymistycznie y, na, na zakończenie i y, na ten tydzień, i przed y, Wielką Gazety bankowej, na której właśnie będziemy nagradzać najlepszych, również bankowców i najlepsze banki w Polsce. Ja bardzo serdecznie Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na kolejne wywiady gospodarcze. Magazyn ekonomiczny o najważniejszych pieniądzach na świecie naszych pieniądzach. Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.